Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Na samym początku, moi drodzy zadymiarze, chciałem was przeprosić za to, że nie było ponad półtora tygodnia odcinka z Gry Brawl Stars. Wiem, było to bardzo długo, ale w Brawl Stars ostatnio nic ciekawego w sumie się nie działo, a w Fortnite była aktualizacja, więc mam nadzieję, że mi zrozumiecie. Jeżeli w Brawl Stars jest aktualizacja, to nagrywam przez tydzień Brawl Stars, a jeżeli jest aktualizacja w Fortnite, to nagrywam przez tydzień Fortnite i tak dalej, ponieważ z tej i z tej gry mam widzów, zrzeszam na swoim kanale, więc pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że się za mocno nie obrażacie, co? Jak się nie obrażacie, no to strzelcie apeczkę w górę, ponieważ dzisiaj, moi drodzy widzowie, będziemy otwierali skrzynki tak długo, aż wydropimy nowy gadżet do Colta, który nazywa się Srebrna Kula i jest, powiem wam, przekozacki. Na czym polega Srebrna Kula? Srebrna Kula to jest jeden pocisk, który jest wystrzeliwany z lufy Colta i potrafi przelecieć przez kilka ścian oraz przez kilka osób. I w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, ile osób naraz potrafi przebić ta kula. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to nie zapomnij strzelić subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kontentem z gry Brawl Stars. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich kochanych widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie, sprawdźcie koniecznie swoją skrzynkę mailową, ponieważ wam odpowiedziałem na wasze wiadomości i podesłałem wam kod PSC o wartości 1 megaboksa. Moi kochani, jeżeli robicie zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, no to nagrywajcie to, podsyłajcie mi na mojego maila kodfarel@gmail.com, a kiedy twój filmik pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości 1 megaboksa. Link, który musicie kliknąć, aby mnie wesprzeć, jest w pierwszej linijce w opisie tego filmu, wystarczy, że niego klikniecie i potwierdzicie, że macie zainstalowany Brawl Stars. Zapraszam też wszystkich jeszcze na pixieshop.pl. Po przekozackie koszulki wleciały dwa nowe wzory. Dwie nowe postacie dołączyły do serii Animals. Koniecznie sprawdźcie ofertę. Link też znajdziecie w opisie. A teraz już nie przedłużam. Przejdźmy do odcinka. Moi drodzy widzowie, jesteśmy już na moim koncie i sprawdźmy, co mamy dzisiaj w sklepie. W sklepie mamy skrzyneczkę za darmo. Otwieramy. Nic ciekawego oczywiście nie wypadło. Jest Shelly złota do kupienia. Dobra. Dzisiaj, moi drodzy państwo, będziemy otwierali skrzynki i polowali na nowy gadżet do Colta, który nazywa się Srebrna Kula. Kolejny atak Colta to jeden potężny strzał zadający tyle obrażeń, co cała normalna seria i przenikający przez przeszkody oraz przeciwników. Zapowiada się mega ciekawie. Wybieramy agenta Colta. Teraz przejdźmy do naszych nagród i pootwierajmy sobie skrzyneczki. Duże skrzynki, 5 dużych skrzynek. Otwieramy, niestety nic nie wypadło. Dawaj, mam nadzieję, że ten gadżet nam wypadnie. Też nic nie ma, kolejna. Dalej nic. Dalej nic. Druga. Jest, ale to tylko bonus. Najgorzej. I ostatnia duża skrzynka, uwaga. Bum! No i to tylko bonus. No niestety się nie udało, trzeba otworzyć megaboksa. Ale jeszcze skrzynki mam z poprzedniego sezonu. Zapomniałem, 13 dużych skrzynek. Gold. Nie no, widzowie, nie działają te skrzynki. Zostaw łapkę. Jeżeli stawisz w tym momencie łapkę, to wypada gadżet z kolejnej skrzynki. No, dawaj, byku, liczę na ciebie. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś, to klikaj. Uwaga, zostawiłeś, to patrz na to. BUM! No dobra, widzę, że jeszcze te łapki nie zostawiłeś. Jeszcze raz. BUM! Dobra, nie chcecie zostawiać? No, no to nie, no to nie. Sam sobie wydropię. Nie no, żartuję, mordeczki. Kurczę, oby wypadło. Mi się wydaje, że otworzymy wszystkie skrzynki i nic tam nie wyleci. Dawaj! Oj, oj, oj. Niestety nic. I też nic. Ostatnia skrzynia. Powiem wam tak. Na takie rzeczy ja się nie umawiałem w tym odcinku. Otwieramy megaboksa. No to teraz zostaw subika, jeszcze nie strzeliłeś. Uwaga, odlecimy. Tylko gold. Kolejny megaboks, dawaj. Kolejny. Jak ja będę musiał czekać parę dni z nagraniem tego odcinka, to w to po prostu nie uwierzę. Otwieramy. Teraz się uda, ja w to wierzę. Otwieramy kolejnego megaboksa, widzowie. Otwieramy i będzie... Yes! Przedmiot, uwaga! Woo! Tak jest, tak jest. Srebrna kula. Udało się. Woo! Dziękuję wszystkim, którzy zostawili łapkę, bo to dzięki wam wydropiłem tego cudownego gadżeta. No, moi drodzy, bierzemy ten gadżet.
wybieramy tego Colta. W sumie może nie tego Colta. Albo niech będzie ten Colt, bo wiele osób wiem, że go nie ma. Lecimy, moi kochani, z pierwszym meczykiem. Tryb solo, no mapka troszeczkę nie pasująca pod Colta, ale postaramy się tutaj jak najszybciej pozbierać te power cubesy i zdobyć przewagę nad innymi. Dobra, mamy tu jakąś Max, która jest dojeżdżana przez Bulla. Trafię ją tym strzałem kozackim. Puu! Dostała! Puu! Leży! Ale nie strzeliłem tym nowym strzałem. Myślałem, że nacisnąłem gadżet. Niechcący go nie aktywowałem. Dobra, to dostaję. Na niej jest mocna i ma tyle power cubesów co ja. Ała, ona bardzo mocno bije. Mam jeszcze taką tutaj Penny, z którą bym sobie... Wow! Bym sobie z nią zatańczył, właśnie tutaj mówię. Kruczek. Elo, kruczek, dostałeś. Penny jest dojeżdżana, ostro. Nie trafiam tym ultem. Dostała. Gadżet. Nie trafiam, ale przed cudowny złoty pocisk. I dojazd mu na blisko, szybciutko, leży. Nie! Jeju, ty jej mortar by mnie pokonał. Muszę uciekać. Okej, wiemy, że ten pocisk przenika przez struktury i jest pojedynczym strzałem. Podnoszę soczek i aktywuję od razu ten strzał. Patrzcie na to. I komuś ładuje bombę za 7500! Co? Ta Rosa była przecież w szoku! Biorę kolejny soczek i dawaj mi jakiegoś przeciwnika teraz. Ems i bomba, nie trafiam! Ale ult wjeżdża! Nawet nie trzeba było ultować. Wow! Czy wy to widzieliście? 7200 bomba chyba na 4 power cubesach. Zróbmy to jeszcze raz, tylko że zbierzmy więcej power cubesów. Zagrajmy tryb duo. Mamy teraz w drużynie, moi kochani, jakiegoś 8-bitowca. Siemka, mordko. Ciekawe, czy w ogóle jesteś moim widzem. Jeżeli jesteś, bo tak się zakręciłeś na początku, jak byś mnie kojarzył, Elko, Elko? Jeżeli tak, no to napisz komentarz pod tym filmem, że z tobą grałem, byczku. To ci przypnę serducho. Ja wezmę, no dobra, dziena. Okej, okay. I patrzcie teraz na to. Biorę. I bi! Dostaję bombę! 7000! Nara! Nara, po prostu nara! 6 power cubów. Gale jest dobity, on będzie dobity? Nie! Jednak nie, uciekł mi. Skrzynka, darmowy power cubes, biorę. Takich rzeczy się nie omija, moi drodzy. 7 power cubesów. Wezmę, byku. Tego mortara trzeba wyjaśnić. Pennywap! Bomba 8400! Ja dziękuję! Czy wy to widzieliście? Przecież to było tak proste! Spider-Man! Atakuj tego Gale'a, który nam skroił power cubesy. O nie, tak być nie może. Łap strzałę! Przeżyłem! Nie! Ale że on dostał za tyle tysięcy bombę? Coś pięknego. Spróbujmy jeszcze raz. Lecimy, moi drodzy, z tryby duo. Mam jakiegoś chłopa, Arnet się nazywa. Gra szelką, no zobaczymy jak nam pójdzie tutaj. Wow, pszczółka bije, żądli, uciekamy! Mocny raz po power cubesy się tutaj odbył. Dużo bi na tej mapie, ciężko będzie chyba. Jeszcze Dynamite w drużynie. Ta... Właśnie, Bibi, przepraszam, Bi leży. Gale. Nie uciekł, dobra. Kurde. Mamy tu jeszcze jakąś Crow'a, Nara. Kroję kolejny power cube, już mam 7. I 3 razy gadżet do użycia, koks totalny. Porobieni, biorę to. Dobra, Ems, oła, ale to Ems mocno biła, widzowie. Kula, nie trafiłem tutaj na Majka. Nie bij go, ja go wyjaśniam. Bomba, 7000. Porobili tą Shelly. Dobra, czekam na soczek w takim razie. Mogę to zakończyć w wielkim stylu. Uciekam, jest soczek. Tańczę. Biorę gadżet, bomba! 10300, tak jest! 10300, bomba! Nie mam pytań. Moi kochani, zaczynamy wielki test. Wziąłem swoich klanowiczów i postanowiłem, żeby stanęli wszyscy w linii. Za chwileczkę przetestujemy sobie,
jak mocna jest ta kula i ile osób potrafi przedziurawić na pół. Dobra robota, panowie, stajemy wszyscy w linii teraz. Okej. I uwaga. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, BOOM! Coś pięknego! Coś pięknego! Biorę jeszcze power cubika i zobaczymy, jaka bomba będzie. BOOM! 8700! Dzięki panowie za tą przecudowną próbę. A tutaj się jeden wycwanił i dał gadżecik, dzięki czemu przeżył. Wow, moi drodzy, powiem wam tak. Nowy gadżet do Colta jest przekozacki. W końcu będzie można grać tą postacią normalnie. No bo nie oszukujmy się, Colt był bardzo mocno przyćmiony przez legendy oraz inne mityczne postacie, ale teraz nabrał na mocy i powiem wam, że będę chętnie grał Coltem. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba ten nowy gadżet do Colta, czy uważacie, że jest za mocno przesadzony, czy po prostu jest wręcz idealny do tego zadymiarza. Czekam na wasze komentarze, zapraszam was jeszcze raz na pixieshop.pl po przekozackie koszulki, link do sklepu znajdziecie w opisie. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć, wspierajcie z kodem FAREL, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!